Dzień dobry, panie prezydencie. Robert Pytka, Polskie Radio Rzeszów. Wczoraj mieliśmy niewątpliwą przyjemność uczestniczyć w przepięknej uroczystości i wręczenie nagród gospodarczych prezydenta. Nagrody są wyrazem uznania dla najlepszych. Jak pan sądzi, czy ci najlepsi, nasi przedsiębiorcy, są w stanie konkurować na europejskich, na światowych rynkach? Czego im jeszcze potrzeba, pana zdaniem? To jest proces, który trwa od ponad 30 lat, od kiedy mamy wolne, prawdziwie suwerenne, niepodległe państwo, od kiedy mamy tutaj prawdziwą gospodarkę rynkową, od wtedy jest ten rozkwit rzeczywiście polskiego biznesu i polscy przedsiębiorcy, jak widać, coraz lepiej konkurują już nie tylko na wewnętrznym tutaj rynku w Polsce, ale także i potrafią wyjść na zewnątrz. Są firmy, które już w tej chwili rzeczywiście osiągnęły poważny międzynarodowy sukces. To zresztą jest też przedmiotem nagrody gospodarczej, ten międzynarodowy sukces właśnie polskich firm. To się dzieje, to jest dzisiaj faktem. Nasze firmy są coraz bardziej widoczne w przestrzeni międzynarodowej. To nie tylko te wielkie, tradycyjnie znane państwowe firmy, takie jak KGHM czy PKN Orlen, choć też bardzo dobrze i ogromnie się z tego cieszymy, że przybywa stacji Orlenu na zewnątrz, także w innych krajach, że KGHM jest również widoczny praktycznie na całym świecie. Natomiast polskie prywatne firmy, jak choćby obecna wczoraj tutaj z nami OTCF, czyli 4F, jest widoczna w świecie sportowym europejskim, ale można szerzej powiedzieć światowym także. Więc to wszystko się dzieje. I to jest proces, który postępuje. Nasz InPost, tak doskonale znany wszystkim Polakom, przesyłki, które są dostarczane, tak bardzo popularne w ostatnim czasie, również rozszerza bardzo mocno swoją ekspansję zagraniczną. To się dzisiaj dzieje, to jest faktem. Chcielibyśmy, żeby coraz więcej polskich firm działało na tych globalnych rynkach. Cieszę się bardzo, bo jest taka inicjatywa tych już potężnych, silnych polskich przedsiębiorców prywatnych, żeby właśnie wspierać tych mniejszych, ale z ambicjami, którzy chcą się rozwijać i tworzyć tym samym efekt synergii. Właśnie przed chwilą rozmawiałem na ten temat tutaj z panami prezesami, z przedsiębiorcami. To też będzie przedmiotem pracy Prezydenckiej Rady do Spraw Przedsiębiorczości i będziemy o tym dyskutowali również i w Pałacu Prezydenckim z polskimi przedsiębiorcami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.